jestem bardzo usatysfakcjonowany. Tym bardziej, że oczekiwaliśmy tak z kolegami po rozmowach, że może być 20 albo 25. Oni wprawdzie tonowali trochę moje zadowolenie i oczekiwanie, ale ja rzeczywiście wypowiedziałem się, że jest duża szansa na to, żeby było 20-25 i wszystko wskazuje, że nawet przy tak zwanym normalnym liczeniu będzie ich pomiędzy 20-25, a może nawet więcej. To jest piękne spotkanie, fantastycznie przygotowana impreza. Nasza młodzież jest fantastyczna, zachowuje się znakomicie i ta, która gra na parkiecie, i ta, która uczestniczy w zawodach innych, i ta, która kibicuje. Bardzo nam się podoba, bo tutaj z koleżeństwem siedzimy, jak się także sami dopingują. Bardzo nam się podoba, jak rozmawiają ze sobą, rozmawiają jednak z przedstawicielami 113 krajów. Ja nie wiem, czy z wszystkimi rozmawiają, ale rozmawiają, wspólnie się posiłkują, wspólnie się bawią, wspólnie chodzą na spacery. Fantastyczna sprawa. Także dlatego, że te 10 dni tej pięknej olimpiady sportowej minie, a oni będą żyć, będą funkcjonować. Bardzo wierzę głęboko w to i sami mi o tym mówili, że wymieniają się mailami, wymieniają się telefonami, będą ze sobą korespondować, współpracować i kto wie, w przyszłości będą może politykami, będą samorządowcami, będą biznesmenami, bizneswomenami, będą prowadzić wzajemnie biznesy. Miasto fantastycznie przygotowane, obiekty sportowe znakomicie przygotowane. Dzisiaj przyjechał minister sportu. Bardzo wierzymy, że kilka tych obiektów obejrzy i będzie nas bardzo mocno wspierał, żeby podobne obiekty powstawały także w Polsce.